witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest godzina 16 i ja się dopiero teraz do Was odzywam. Ale cały dzień nie zaczął się dla mnie dobrze. Byłam i w sumie nadal jestem troszeczkę w kiepskim humorze. Takie jakieś złości, wszystko mnie denerwuje i wyprowadza bardzo łatwo z równowagi. A przy dziecku jest ciężko się powstrzymywać. Naprawdę, i Bartek mnie denerwuje, i Luna mnie denerwuje. No, od Luny się wszystko zaczęło, bo oczywiście zostawiła nam mokrą niespodziankę w łazience i po prostu już wtedy wybuchłam. To też mnie trochę denerwuje, ale jak normalka, normalka. Każda mama to zrozumie, że czasami taka frustracja nas łapie. No i dzisiaj łapie mnie od samego rana. Naprawdę. Dopiero teraz do Was się odzywam i w ogóle chwyciłam za telefon, bo nagrywam telefonem, bo aparat ma podłączony obiektyw i ja nie chcę go ruszać za bardzo, wiecie, żeby niczego nie zepsuć. Ostatnio Wam to mówiłam. A czemu wszystko wywalasz, kochanie? Aurorcia? Misia, czemu wywalasz poduszki? Nie podobają Ci się? Nie podobają Ci się poduszki? Tata! Słucham. My zaraz jedziemy na chwilę na miasto. Bartek tam godzinę musi być w pewnym miejscu. A ja wykorzystam po prostu ten moment, że mogę się przejść z małą. Mała też będzie na drzemce po prostu w tym czasie, bo ona się nie miała drzemki. Więc po prostu przejdę się z wózkiem, a ona pójdzie spać. Muszę podejść do Biedronki. Biedronka albo jakaś piekarnia, nie wiem. Po chleb, bo pieczywo nam się kończy, dosłownie zostało niewiele. Co jeszcze? Makaron do zupy, bo nam się też skończył. Źle wyliczyłam troszeczkę, bo ja makaron taki do rosołu no, nie kupuję. Ogólnie rosół bardzo rzadko robię, dlatego nie kupuję takiego makaronu, wiecie, tylko cieniutkiego. A do pomidorówki i tak go nie kupuję, bo my pomidorówkę jemy z ryżem. Więc rzadko go kupuję i tak kiepsko obliczyłam. I dzisiaj wyślę, żeby już było z głowy, bo jeszcze właśnie paczkę muszę spakować i ją wysłać. Muszę paczkę odebrać, ale o tym powiem Wam później. Co to i od kogo. Bardzo mi po prostu miło, ale no, mówię. Powiem o tym później. I co jeszcze? Chcę podejść do CCC, bo w tym miesiącu, w sierpniu, będą takie przygotowania dla naszego żłobkowicza. Bo wiesz, że trzeba kupić budki, nie? I to wszystko, więc muszę popatrzeć na to właśnie takimi kapciami do żłobka, po żłobku. Widziałam na internecie jedne z Nelly Blue, takie szare z chyba kotkiem, ale zobaczymy, czy one będą w ogóle. I pod koniec sierpnia po prostu będziemy kupować. Plus 26 i 27 mamy takie dni adaptacyjne. Jestem właśnie w CCC i znalazłam się tutaj te buciki. Są jeszcze tu takie różowe, ale jednak te mi się bardziej podobają. Będą tak do wszystkiego pasować, mimo że to żłobek to jednak. I tutaj rozmiar 23, już w jej przypadku. Już tak mam wrażenie, że jest mała, ale jednak ma taką stówkę i one kosztują, już Wam mówię, 59,99, czyli takie 60 zł. Fajnie się wyginają, tutaj jest wszystko mięciutkie, łatwo można założyć na nóżkę, nie? I wyginają się w każdą stronę, paluszki i w ogóle wszystko, więc na pewno je wybierzemy, tylko kupimy je pod koniec miesiąca. Nie teraz, bo boję się, że noga jej urośnie, chociaż wiadomo, jakoś się bardzo nie zmieni, ale jednak mimo wszystko kupimy je właśnie pod koniec miesiąca. Ale są to bardzo, bardzo ładne. Takie urocze.
Chociaż tego kartki no, mogą szybko zniknąć, tak mam wrażenie. Tutaj jest inaczej troszeczkę. Ale mimo wszystko też ładne. Te są fajnie miękkie. Naprawdę, tutaj to wszystko, widzicie? O. Także mogę je nawet tak zgiąć, ale kupiłabym jej z Elzą. Ale ona nawet nie wie, co to jest Elza, więc tak bez sensu. Może jak pójdzie do przedszkola, to już wtedy będzie kojarzyła, co to jest Elza. Więc może wtedy się coś takiego kupi. Ale na ten moment jest mi zdecydowane na te buciki, bo są naprawdę urocze. No. Popatrzcie, króliczki takie. Podobają mi się na maksa w torebki z takim kolorem. Ale duża, taka wiecie, tego typu jest na środku, no jest dla mnie nieporęczna. Więc trzeba było coś mniejszego znaleźć. Mam nadzieję, że mnie jakoś słychać, ale idę w kierunku Lidla. Bo tak, w Pepco nic, wyprzedaży, więc wiecie. Ja też rozumiem, o co chodzi z wyprzedażą, jak to wszystko wygląda. Ale no nic, żadnych nowości nie było. Trudno się mówi. No i byłam też w Biedronce. Ale ja z Biedronką jestem takie totalny hejt aktualnie, bo ja wchodzę do Biedronki i czuję taki ścisk, taką negatywną energię, że zobaczyłam tylko kawałeczek i wyszłam. Po pierwsze, no po prostu totalny ścisk, bo jest tam ciasno, palety, wiecie, nie palety, cybrut i no. Ja tego znałam, że nie, zabieram się stamtąd do Lidla. Lidl jakoś taki dla mnie przyjemniejszy, wiecie, więcej miejsca i jakoś tak spokojniej, więc nie ma co siedzieć w miejscu, w którym nie czujesz się komfortowo. Dlatego idę tam, gdzie czuję się komfortowo i będę czekać jeszcze na Bartka, a przy okazji zrobię sobie spacerek. Dobrze mi zrobi, a ten mój dzisiejszy humorek. Odebrałam paczkę od jednej z Was. Bardzo serdecznie pozdrawiam Asię. Postanowiła wysłać nam ubranka po swojej córeczce Nadi. Takie na wyrost, gdzie Aurorka będzie miała je na następny rok. Nie tylko ubranka, bo i są tutaj okulary i kilka spinaczek. Spinaczki może używać teraz, wiadomo. Przysłała nam również książeczkę z Binga. Takiej akurat nie mamy i Aurorka, jak ją zobaczyła, od razu książeczka wygrała po prostu wszystko. Ja nawet tej książeczki w rękach nie miałam w sklepie czy coś, ale no, jest cudowna, bardzo mi się podoba. Aurorka kocha książeczki, więc dziękujemy. Przesłała nam również taką laleczkę. To jest chyba świąteczna edycja Frozen, ta krótkometrażówka. No naprawdę, no przeurocza, przeurocza. Nadia postanowiła, że nie chce, nie bawi się nią, więc Aurorce z chęcią odda. I jest u nas, proszę bardzo. O Boże, jaka to jesteś brudna. Dobra. Na lale nie wiem, gdzie znajdę miejsce, ponieważ wszystkie tego typu laleczki i pluszaki, które są bardzo ważne dla nas, są na tej kuchence. I tylko czekam, aż zrobimy tam jej po prostu półkę, półeczkę właśnie na tego typu zabawki. No i kupimy taki specjalny mebel, nie? No i może Wam pokażę, co nam tutaj przesłała, bo są naprawdę cudowne rzeczy. Tak jak mówię, są to rzeczy na wyrost, na przyszły rok, bo tutaj jest rozmiar taki 98, powiedzmy, gdzie Aurorka teraz nosi takie 92, zaczyna już powoli nosić, 86 już jest po prostu na nią troszkę za małe. Mamy tutaj taką czapeczkę na przyszły rok z Vaianą. Jakaś licna!
Taka biała czapeczka, myślę, że nawet na teraz z rozmiaru. Dada. Tak, pasuje jak ulał. Taka różowa koszula. Przepiękna jest i mówię, no na przyszły rok będzie po prostu idealnie. Zobaczymy, czy na wiosnę. Mam nadzieję, że już na wiosnę będzie na nią pasować. Taka sukienusia, jak dobrze pamiętam, to było chyba z Pepko. Ale ja widzę Aurorkę w tej sukience na Wielkanoc. No bo są króliczki, wiadomo, to jest taka właśnie wielkanocna sukienka. I mam nadzieję, że już ta sukienka na nią będzie pasować, jak będziemy mieli po prostu w przyszłym roku Wielkanoc. No mega, no przepiękna jest. A jak nie za rok, to może za 2 lata. Taki kombinezonik i powinien on już być dobry za rok. On już powinien być dobry na następne lato. No przepiękny jest. Ten kostium mnie urzekł, naprawdę. No teraz jest za duży, wiadomo, ale w przyszłym roku no będzie w nim chyba biegać i szaleć i nie będę musiała kupować. Już nigdy nie mów nigdy, pewnie jakiś też ładny wyjdzie, będę chciała go kupić, no ale wiem, że będę już miała. No, no popatrzcie na to. Bosko. No i taka tiulowa spódniczka. Mega. Widzę ją w tym przyszłym roku, naprawdę. Buciki do Anny. No i teraz właśnie spineczki. I to wszystko. Damy taką jedną spineczkę. Kolejną spineczkę, taką nutkę. Takiego koteczka. Pokaż się. O, super! Super! No już ci zdejmuję, bo się zaraz zdenerwujesz. Taka, ojej, zostaw kochanie. Taka gumeczka, chociaż może będzie ok, na niej włosy, muszę sprawdzić, bo to nigdy nie wiadomo. Takie różowe okularki, takie jajo, bo to jest chyba jajo. I takie coś, więc będzie fajnie pasować te sukienki na Wielkanoc, naprawdę. I bardzo chcemy podziękować Asi za taką paczkę. No bardzo, bardzo miło. No nie sądziłam, że kiedykolwiek któraś z Was, ktokolwiek z Was wyśle mi tak od siebie paczkę. Jest mi bardzo, bardzo miło. To nie jakaś drobnostka, tylko kontener. Kiedy tak o tym mówisz, brzmi to niedorzecznie. Przekonam się, że... Witam Was w niedzielę. Wczoraj dla Was nie nagrywałam, ponieważ był to dla nas taki troszeczkę stresujący, ale ważny i pozytywnie zakończony dzień. O czym na ten moment nie chcę Wam mówić, ale nie ukrywam, że w przyszłości chciałabym Was o tym poinformować. Jest niedziela, przed chwilą ogarnęłam całą górę, tak jak tutaj widać, jest posprzątane, przed chwilą odkuszone. Tutaj też poukładałam troszeczkę, chociaż ten kącik jest naprawdę kiepski. I wiecie, ile miejsca tutaj jest zmarnowane. To jest wszystko nad schodami, nie? I to jest strasznie miejsce zmarnowane i nieukładne, że tak powiem. Totalnie, bo to by naprawdę zajebiście wyglądał, wiecie co? Akwarium, takie duże, wielkie akwarium. Tylko, no, ciężko by było, bo za duży ciężar w tym miejscu nie może być. No ale tak, posprzątałam, ogarnęłam, robię sobie zaraz śniadanie. Mała z Bartkiem jest na dworzu, bo Bartek tam pieli. Teściów nie ma do jutra, do poniedziałku. Wczoraj wyjechali, wczoraj też byłam w pracy. Wyjechali sobie na mini wakacje, powiedzmy. Więc całe domostwo jest pod naszą opieką. Więc Bartek tam pieli z małą powiedzmy. Ja sobie zrobię śniadanie i do nich schodzę, posiedzimy chwilkę. Będę chciała pojechać dzisiaj też na miasto, bo muszę wywalić rzeczy do używane. Wyciągnąć pieniądze z konta, ponieważ ogarniam metodę kopertową. Oszczędzenie to kopertowe, to chyba się tak nazywa. Tylko, że ja nie mam kopert, a mam takie specjalne, specjalną książkę na to. A mianowicie chodzi mi
o to, ale to jest dopiero drugi miesiąc, jak tego używam. W późniejszym etapie powiem Wam, co i jak ja to robię. Słyszę, że mała idzie, więc wchodzisz na schody sama? Samiusieńka? No to chodź. Zrobimy razem śniadanko i pójdziemy na dworek. No, ona już jadła, a zabieram Was za chwilę na dwór. I jeszcze chciałabym pojechać i na rower. Mam jakiś taki ambitny plan, żeby pojechać na rower gdzieś. Olucie. Ongórka. Nawet nie ma żadnego. Chcecie? To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear. Zabieram się za zrobienie obiadu powolutku, ponieważ chcę przygotować mięso, ogarnąć się, żebym nie musiała później tego robić. Obiorę też ziemniaki, żeby też było gotowe. Przysiądę do tego, żeby to usmażyć. A mianowicie robię dzisiaj pulpeciki w sosie pomidorowym. Nie stricte z tego przepisu, chociaż on będzie główną, że tak powiem, podporą, bo nigdy pulpetów nie robiłam oprócz takich, co byliśmy na diecie, na oksy. Tam są takie pulpety, ale to są pieczone pulpety do piekarnika i tak dalej. A ja teraz chcę takie przygotować klasyczne, z bułką tartą, z jajkiem, czyli takie bardziej, wiecie, tuczące, że tak powiem. Wtedy to po prostu było do piekarnika i no, ale więcej wtedy było zabawy, że tak powiem. Tutaj jest po prostu podpora co do pulpetów, bo sos i jak to usmażyć, to już wiecie, ja sama będę to w głowie ogarniać. Mniej więcej wiem. Będę robiła to w takiej uroczej miseczce. Patrzcie, jak piękna. Mamy takie dwie. Jedna jest mniejsza, ona jest przepiękna. Taka cottage style totalnie. Więc tak, co mam do tych pulpetów? Cebulka dwa razy. Czosnek tutaj ogarnę. Jedno jajko, bo jedno jajko powinno wystarczyć na taką wielką porcję, bo ja to robię na dwa dni, więc mam kilogram. Więc mam kilogram mięsa, nie 500 gram. Więcej bułki tartej po prostu dam. Cebulki w przepisie jest jedna. Ja dam dwie, żeby było tylko po prostu więcej. Dam więcej czosnku oczywiście. Przyprawy według uznania, 3 łyżki bułki tartej, więc też troszeczkę dam więcej. Jedno jajko według mnie powinno tutaj starczyć. No chyba, że dam jakieś takie malutkie. No one są takie same dwa w sumie. Więc będą takie po prostu dwa malutkie, bo to jest takie, no... Naciupcie to jajeczko. Prawda? Idealne dla jajecznicy, dla małej. I czego jeszcze tu potrzebujemy? Sosu sojowego nie mam, użyję, to jest opcjonalnie napisane, użyję soli po prostu, bulionu drobiowego lub rosołu. Nie mam, bo to jest tylko dla smaku. Mogę tego użyć? Masło, oliwa i przedziel pomidorowy, pasata z butelki lub kartonu. Mam pasatę z kartonu i dzięki temu, że będą w z tym bulionem, to ja użyję tylko jednego właśnie tego kartoniku. Też nie chcę, żeby ten sos był głównym, wiecie, podczas obiadu. Ja chcę, żeby to było tak, wiecie, lekko obtoczone te pulpety były w tym sosie, a nie, że sosu jest po prostu więcej niż całego mięsa. Mięso chciałabym, żeby było głównym daniem, tak? Mimo wszystko, oprócz ziemniaków i syrówki. Dobra, zabieram się za robotę, bo nie ma co
zwlekać. So selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one. Ja ogólnie chcę wam powiedzieć, że ja na diecie nie jestem już, no powiedzmy od czerwca, może nawet maja, tak powoli, wiecie, się odsuwałam już od tej diety trzymania, liczenia kalorii, ponieważ zaczęłam jeść intuicyjnie. Wiem, na ile sobie mogę pozwolić. Już, wiecie, nie... Znaczy tak, napady głodu czasami mam, ale to właśnie przed okresem albo przed owulacją, takie, że naprawdę mam ochotę zjeść wszystko, ale po prostu nie trzymam się już tego, bo wiem, na ile sobie mogę pozwolić. Moja waga stoi. Nadal ważę 64 i coś, czyli jem idealną ilość kalorii. Nie mam już 1500, tak jak miałam tam 1600 na diecie, tylko moje takie normalne chyba zapotrzebowanie, no to chyba nie 1800, a około 2000. To jest chyba moje zapotrzebowanie, że jak pamiętam, jak wciskałam sobie w oksy po prostu utrzymanie wagi, no to tam wychodziło chyba 2100. Więc ja trzymam idealnie, wiecie, ten punkt. Tak mi się wydaje, no bo moja waga nie idzie ku górze. Dlatego mogę sobie pozwolić na bardziej tuczące obiady, na większą ilość na przykład tego obiadu, ale mimo wszystko i tak czasami sobie ważę niektóre rzeczy, patrzę, co ile ma kalorii, i ryż, makaron i wszystkie tego typu rzeczy do obiadu, oprócz ziemniaków, sobie ważę, bo sprawa z ryżem, makaronem jest taka, że jak nie zważę, to w sobie za dużo albo za mało dla całej naszej rodzinki, a dla nas idealne jest takie 200 gram, czasami do 250 sobie tam wsypię. Najczęściej to makaronu, ryżu, nie za dużo. Trzymam się raczej w tych 200 gramach, ale właśnie te sprawy sobie ważę, no bo wiem, jaka ilość będzie idealna, a jak sobie nie zważę, no to będzie po prostu tego za mało albo za dużo. A co ty robisz, kochanie? Bawisz się flamingiem? Popatrz, tutaj jeszcze jest króliczek. Tylko on nie świeci akurat. No. Włączyć ci? Ojej. No właśnie. Miniu, Aurora. Patrz. Misia. Wow. No nie mam baterii, kochani, nie włącza się. Wyszło mi 43 pulpety, więc nawet spoko. Nawet nie wiem, czy na 3 dni to nie starczy. Zobaczymy, jestem elastyczna pod tym względem, jeżeli starczy nam na dłużej. Żaden problem. No i teraz tutaj wszystkie pulpeciki w tym bulionie będą się gotować przez 6-7 minut. Wiem, że lubicie oglądać, jak gotuję i co gotuję i tak dalej, więc proszę bardzo. Ostatnio była włoska kolacja, czyli ten makaron. Dzisiaj są pulpety. I może wam przeczytam to, co będę robiła przez ten tydzień na obiad. Nie pokazywałam wam piątkowych zakupów. Wyszło więcej niż zakładałam pieniążków, bo wyszło 200
26, to i tak nie jest źle, to jest tak dobrze, bo my się trzymamy tak do 200, czasami wychodzi 180, i tak dalej, i tak dalej, więc nie jest źle, ale za to nie kupiliśmy małego opakowania, tam chyba 2 kg ziemniaków, tylko kupiliśmy wielki wór 15 kg ziemniaków. Więc zrobił za 20 coś złote. Więc to się bardziej opłacało, niż kupić taki mały woreczek. A tam są naprawdę wielkachne ziemniaki, tam naprawdę takie duże, ogromne, gdzie na jeden ziemniak nam na spokojnie może starczyć, czasami dwa, więc nie jest źle. No ale tak, co to było? No ale tak, wczoraj jedliśmy ziemniaki z kotletem, z piersi kurczaka, plus sos pieczeniowy, plus surówka z marchewki, bo taką kupiliśmy. Dzisiaj i jutro właśnie będą ziemniaki z pulpetami w sosie pomidorowym, plus surówka. Kupiliśmy z kukurydzą, to nie Solesław, bo nie była akurat Solesława. Wzięliśmy jakąś tam sałatkę z kukurydzą w Lidlu. We wtorek wstępnie miało być pyzy z mięsem i boczkiem. Muszę pojechać do sklepu jutro, żeby kupić pyzy, ale w Lidlu no nie widziałam. Widziałam je w Dino, więc pojadę po prostu do Dino, żeby kupić pyzy, no po prostu ich nie było. Kupiliśmy boczek, więc wszystko tutaj do tego mamy. W środę mamy frytki z kurczakiem gyros plus pomidor w jogurcie. W czwartek będą frytki z jajkiem sadzonym, czyli takie bardzo proste. A w piątek pierogi z kapustą i grzybami miały być. Nie było pierogów z kapustą i grzybami, było z mięsem. Ja z mięsem nie przepadam, więc wzięłam naleśniki z serem. Więc tak, taka lista przykładowa, to co będziemy w tym tygodniu jeść. Może to co Wam przeczytałam troszkę Was zainspiruje, jak my mniej więcej tworzymy właśnie takie menu. To jest menu obiadowe, bo na kolację no to najczęściej jakieś kanapki, na śniadanie to jakieś kanapki, albo jajecznica, albo płatki z mlekiem, bo czasami też kupujemy, ale bardzo rzadko płatki z mlekiem, albo jakaś owsianka, kaszaman na... O, najważniejsze dla mnie jest, żeby ustalić obiad, żebym wiedziała to, co no, cała nasza rodzina musi jeść. A kolacja, śniadanie, przekąski, no to jest taka drugorzędna sprawa. Coś się wymyśli w lodówce. Zawsze kupujemy ser, zawsze kupujemy szynkę, ewentualnie jakieś serki na kanapki, jogurty czasami. Więc zawsze coś tam jest. Najczęściej to właśnie wchodzą kanapki. No i mamy gotowe pulpety. Proszę bardzo, to jest porcja dla małej, dla Bartka i dla mnie. I powiem Wam szczerze, że wyszły zajebiście. Są przepyszne, naprawdę, więc serdecznie Wam polecam je ogarnąć sobie u siebie w domu. Mała obudziła się z drzemki przed chwilą i oczywiście poszła do lodówki i chce serek. To już jest trzeci w ciągu dnia, ale ona uwielbia te serki. Z zakupów z piątku zostały... Kiedy kupowaliśmy ich 8, zostały 3. No więc ona pochłania te serki. Bardzo. Ojej! 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 Biedna, biedna! Zostaw, myszko! Zostaw. A ja się do Was odzywam, ponieważ chcę Wam pokazać cudowne karty obrazkowe. Żałuję, że nie dostaliśmy tych kart, jak mała miała roczek. No mam prawie 2 lata, więc myślę, że to będzie spoko zabawa. Ale dostaliśmy te karty od rodziny. Od chyba brata ciotecznego, chociaż nie jestem pewna, zabijcie mnie, ale nie wiem. Dostaliśmy po prostu po dzieciach ich. Takie właśnie karty obrazkowe z firmy Kapitan Nauka. Na Allegro, na taniej książce, tylko nie w takiej wersji, a w takiej wersji. Z takimi paskami i tutaj właśnie z logiem Kapitan Nauka, bo to jest chyba nowsza, a to jest po prostu starsze obrazki już, nie? Ale na tej samej zasadzie działają. Sorry za dźwięki. Mamy tutaj tak, zwierzęta do dzikie, warzywa, tutaj właśnie kolory,
zwierzęta wiejskie i transport. Są jeszcze owoce i fajnie by było jej dokupić właśnie owocki, no bo same warzywa, no to się nie nauczy, a fajnie by było, żeby miała też owocki. Są chyba też zawody, coś takiego tam widziałam. Muszę sobie poprzeglądać i sama zobaczyć, co tam ciekawego jest jeszcze, ale to, co mi się naprawdę mega podoba, to to, że te karty są może taką tak zrobione, że ona ich nie popsuje, nie zje, bo ona uwielbia jeść książki, gryźć wszystko, co jest właśnie papierowe. Nie wiem, co ona z tym ma, no ale tak ma. I one są, wiecie, w tej folii takiej. I ona po prostu tego nie zepsuje. No patrzcie, jak to jest wykonane. W ogóle, o, sobie wyciągnę od razu tą kartę, bo to idzie tu. O, i to jest tak, cebulka, nie? A tutaj z drugiej strony napis cebula. Cukinia, pomidor, wszelakie właśnie warzywa. Tu mamy kolory. To jest z tej nowszej wersji, ale no mówię, na tej samej zasadzie działają. One są takie same, niczym się nie różnią, ewentualnie tylko mniejszy napis mają. I tak, na przykład no, biały kolor, tak? Biały miś. Jakiego koloru jest na przykład ten klucz? Złoty. Jakiego koloru jest ten parasol? Purpurowy, czy tam fioletowy? Czy to chyba być chyba granat, granatowy. I no, no widzicie, przeróżne kolory tutaj są, prawda? I można w ten sposób się naprawdę nieźle bawić z dziećmi. Tak, tutaj mamy ten transport, o, statek idzie tutaj, zwierzęta wiejskie, mysz mamy tutaj akurat jako pierwszą. O, ono może tylko tak zniszczyć tę kartę, wiecie. Pies, koń. No naprawdę, tak mi się podobają te karty, że no postanowiłam, że wam je pokażę i możecie je dostać jeszcze na internecie. Polecam. No mam akurat 5, ale tak jak mówię, chciałabym dokupić jeszcze owocki. Wtedy będzie ich 6, żeby no fajnie by było nie tylko warzywa, ale również owocki. Widziałam właśnie też, tak jak mówię, zawody, ale to na przykład w przyszłości, jak ona już będzie troszeczkę starsza, no to wtedy już zawody będą według mnie pasować, bo ona tym, wiecie, będzie się bardziej interesować już. Naprawdę, polecam wam serdecznie je zakupić. No tak jak mówię, one są od roku do 3 lat, mała ma niecałe 2 latka i no, będziemy zaczynać się bawić takimi rzeczami, bo ona miała memory, miała różne właśnie karty, puzzle, niby dla jej wieku, a ona zamiast, wiecie, układać, czy się z tym wszystkim bawić, no to je zjadała. My na przykład memory z Binga, które dostała na roczek, wyrzuciliśmy, bo po pierwsze, kart nie było, zostały zżarte, wyrzucone, zepsute, a pudełko też porwane i w ogóle, więc nie było to sensu. Widzę, że mała już kończy jeść i zabieram ją na plac zabaw. Tak już na koniec dnia, niech będzie. Nie wiem, czy zabierać wózek, czy jechać z rowerkiem, tą hulajnogą. Ryzykować, nie ryzykować. Nie wiem, to nie jest daleko, więc może tym rowerkiem byłoby spoko, ale jednocześnie jak się przestraszy samochodu, no to wtedy będę musiała ją ciągnąć. I na ręce, nie? Nie wiem, zobaczymy. Pójdziemy na plac zabaw, tak na zakończenie dnia. Jest godzina 18:37, więc zamiast siedzieć w domu, pójdziemy na plac zabaw. Właśnie do domu i nagrywałam wam tam za dużo, bo zajęłam się małą, wiecie. Wiecie, jak to jest na placu zabaw. Jeszcze poszłam po 2 ogórki do ogródka i zabieram się powoli za ogarnięcie kolacji. Jeszcze Bartka czeka umycie małą.